Cześć dziewczyny, tu Oliwia, witam Was w kolejnym modowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was naprawdę ultra przydatny poradnik bazujący na garderobie kapsułowej. Pokażę Wam, jak tylko i wyłącznie z 10 różnych elementów zbudować 30 mega spójnych i rewelacyjnych stylizacji. Kurtkę jeansową o kroju oversize'owym, szary sweter, biały golf w formie crop topu, sukienkę w kratkę, szare spodnie długości 7/8, koszulę w paski, białą bokserkę, karmelową marynarkę, pasek oraz białe sportowe buty. Ja akurat postawiłam na taki typ obuwia, ponieważ zależało mi na skomponowaniu stylizacji bardziej casualowych. Do tych stylizacji tak samo dobrze wkomponują się na przykład czarne, ciężkie, wiązane workery czy klasyczne botki na obcasie. Tutaj już zależy od Was, jaki końcowy efekt chcecie osiągnąć. Linki do wszystkich rzeczy zostawiam Wam w opisie pod filmem, daję znać, ponieważ praktycznie co odcinek mnie o to pytacie. Ja akurat też mega cenię sobie oszczędność czasu, dlatego wszystkie rzeczy zamówiłam na domodi.pl. Jest to platforma internetowa zrzeszająca dosłownie setki sklepów z mega bogatym asortymentem. Znajdziecie tam zarówno dodatki, torebki, buty, biżuterię, jak i ubrania z różnych kategorii, zarówno damskie, męskie, jak i dziecięce. Dodatkowo możecie też trafić na super rabaciki i przede wszystkim dowiedzieć się czegoś ciekawego w kontekście porad modowych, stylizacyjnych. Jeśli chcecie dzisiaj posłuchać moich, no to zapraszam Was do dalszego oglądania. One.
tyle na dziś. Powiem Wam, że miałam wielki fan przetworzenia tych stylizacji i powiem Wam, że to jest super sprawa, ponieważ gdy mamy faktycznie mało tych elementów w garderobie, możemy na maksa pobudzić naszą kreatywność i stworzyć coś takiego niespotykanego, jakąś fajną, różnorodną stylizację. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, które rozwiązanie, stylówka spodobała Wam się najbardziej. Jeśli Was coś zainspirowało, koniecznie wrzućcie fotkę na Wasz Instagram z hashtagiem CheersMyStyle. Na pewno za jakiś czas zrobię shoutout zdjęć na moim Instastory. No i na sam koniec chciałabym Wam pokazać jeszcze, w jak fajny sposób możecie się poruszać po platformie Domody. Platforma zrzesza kilkaset sklepów internetowych w jednym miejscu, co daje nam ogromny wybór i przede wszystkim oszczędność czasu. Strona jest mega przejrzysta i umożliwia bezpośrednie zakupy w sklepie, ale przede wszystkim sprawne wyszukiwanie rzeczy. Ponadto, gdy zależy nam na konkretnym kolorze lub na przykład mamy odrobinę ograniczony budżet, możemy skorzystać z filtrów, które automatycznie odrzucą oferty niespełniające naszych wymagań. Na domody.pl znajdziecie też mnóstwo poradników, z których możecie zaczerpnąć sporą dawkę wiedzy i inspiracji. Jeśli dotrwałyście do tego momentu, to wielkie dzięki, żegnam się z Wami, koniecznie subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na Insta i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Pa, pa!